Puls systemu goszczy dziś doktora Pawła Grzesiowskiego, eksperta do spraw COVID-19 naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Witam panią i witam państwa. Panie doktorze, rozmawiamy na progu wakacji. Sprawdziłam dane dotyczące zakażeń COVID-19 w takich krajach, które są dość popularną destynacją dla Polaków. Grecja 10 tysięcy zakażeń, Francja 78 tysięcy blisko, Wielka Brytania 32 tysiące, Włochy 54 tysiące, Portugalia 15 tysięcy. Mogłabym jeszcze tak długo wymieniać. Jesteśmy na progu kolejnej fali, mimo tego, że, że króluje lato i wydawałoby się, że, że jest to okres epidemiologicznie taki spokojniejszy. No właśnie, to jest, myślę, kolejny, kolejna nauka, którą wyciągamy z pandemii. Wiele osób spodziewało się, że wyższe temperatury, więcej słońca spowoduje, że ta sezonowa no powiedzmy, Sezonowy spadek zachorowań na COVID będzie dotyczył całego lata. Niestety widzimy, że wirus nie jest sezonowy. Zresztą to o tym się mówiło już dużo wcześniej, natomiast no wiele osób miało taką nadzieję, że będzie ładna pogoda, dużo słońca i wirus zniknie. Wirus niestety nie zniknął, a wręcz można powiedzieć, że widzimy kolejną falę związaną z pojawieniem się nowych wariantów, które w tej chwili no to już jest wariant Omicrona BA4 czy BA5. Które coraz lepiej wymykają się naszej odporności. Tu jest ten problem, że my jesteśmy zaszczepieni, przynajmniej w większości, a mimo to chorujemy, bo kolejne warianty wirusa coraz bardziej tej odporności uciekają. I dlatego mamy w tej chwili kilkudziesięcioprocentowe wzrosty we Francji, we Włoszech, w Niemczech. To są przecież kraje, w których zaszczepiono więcej nawet osób niż w Polsce procentowo, a mimo to. Chorują i to tych zakażeń jest no, tygodniowo nawet pół miliona, tak jak w Niemczech. Panie doktorze, co zatem powiedziałby pan tym wszystkim, którzy może dziś, może jutro, może za kilka dni, za tydzień spakują walizki, ruszą do tych krajów na wakacje, bo wiemy, że większość obostrzeń epidemicznych została zniesiona. Jak się zachować, żeby wrócić cało i zdrowo? No w moim pojęciu najważniejsze jest zdrowy rozsądek i świadomość, że mimo wakacji, mimo lepszych temperatur wirus w dalszym ciągu krąży i atakuje. W Polsce jest sporo ludzi chorych. Ja pracuję no, cały czas z pacjentami i widzę, jak wielu zgłasza się z objawami. Część z nich udaje się przetestować w dobrym momencie, i, i, i te testy są dodatnie. Wiele osób decyduje się zostać tylko w domu i nie robić testów. Te osoby no, po prostu nie mają zdiagnozowanych zakażeń, i dlatego w Polsce mamy tak marne dane statystyczne. W tej chwili już testy. Są naprawdę rzadkością i wiele osób przechodzi COVID nieświadomie. Natomiast tam, gdzie zostały testy powszechnie stosowane, czyli właśnie chociażby we Włoszech, czy w Grecji, czy w Niemczech, to my widzimy prawdziwy obraz teraz tej, tej sytuacji. Także to przede wszystkim, co powinniśmy pamiętać przed wyjazdem, to po pierwsze, że wirus w ogóle krąży, że jest w dalszym ciągu w skupiskach ludzi niebezpiecznie, dlatego, szykując się do wyjazdu, należy zaopatrzyć się w maski i to najlepiej maski FP-2, bo pamiętajmy, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, więc możemy się zarazić nawet niekoniecznie twarzą w twarz, będąc z innym pacjentem. No i pamiętajmy o. Środku do dezynfekcji, który w dalszym ciągu jest bardzo nam potrzebny, szczególnie tam, gdzie nie da się szybko umyć rąk, czy jesteśmy po kontakcie, na przykład, nie wiem, jak lecimy samolotem, to wiadomo, że dotykamy wielu punktów, które wcześniej były przez inne osoby dotykane. Dobrze jest mieć te chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym i przetrzeć ręce po takiej, po takiej sytuacji. I wreszcie proponowałbym, żeby każdy świadomy miał przynajmniej dwa testy. Dlaczego dwa? Dlatego, że test wykonany często w pierwszej dobie w tej chwili przy wariancie omikron daje wynik negatywny. To jest wynik fałszywie negatywny, dlatego, że wirus namnaża się nieco wolniej w nosie i ten wymaz z nosa staje się często dodatni dopiero w drugiej, trzeciej dobie objawów. Trochę to się zmieniło w stosunku do tego, co widzieliśmy dwa lata temu, prawda? Czyli objawy świadczyły już o tym, że wirus bardzo. Intensywnie się nam narza, a tutaj widzimy, że wirus już jest, powoduje objawy, a jeszcze nie ma go w dużej ilości, ażeby test antygenowy go wykrył. Także warto o tym pamiętać, że test wykonany w pierwszej dobie może dać wynik negatywny, co nie znaczy, że jesteśmy zdrowi. Dopiero powtórzony test dobę dwie później daje nam wynik wiarygodny. Panie doktorze, wybiegnę trochę w przyszłość i zapytam o jesień, czy na horyzoncie są jakieś nowe szczepionki przeciwko COVID-19, no, które lepiej nas zabezpieczą przed kolejnymi wariantami SARS-CoV-2? Jeżeli spojrzymy na przygotowanie do sezonu jesiennego, to właściwie należałoby już powiedzieć, że ten sezon powinniśmy mieć bardzo dobrze rozpisany na rolę i nie mówię tutaj tylko o szczepieniu przeciw COVID, ale również pamiętajmy, że to jest ostatni moment, żeby zamówić szczepionki przeciwko grypie, czy też zaopatrzyć się w szczepionki przeciwko pnemokórkom, bo są to szczepienia, które my realizujemy sezonowo, prawda? To znaczy akurat szczepionka przeciwko pneumokokom nie jest sezonowa, tylko podajemy ją raz na wiele lat, ale wielu pacjentów przypomina sobie o tym szczepieniu właśnie w sezonie jesienno-zimowym, a więc dobrze jest przypomnieć, że po pierwsze mamy już w tej chwili możliwość zamawiania nowej szczepionki na sezon 2022-2023 przeciw grypie. Niestety tu muszę powiedzieć, że z wielkim żalem i niezadowoleniem przyjęliśmy decyzję o tym, że nie będzie refundacji tej szczepionki tak jak w poprzednim sezonie. Jednak refundacja szczepionki przeciw grypie dała dwukrotny wzrost liczby osób zaszczepionych, a więc to miało sens. I szkoda, że rząd nie podjął decyzji o kontynuacji tej akcji, czyli refundacji pełnej, czyli stuprocentowej nieodpłatności dla pacjentów szczepionki przeciw grypie. Drugi nowy element to jest 20-składnikowa szczepionka przeciwko pneumokokom. Ona w tej chwili właśnie zaczyna być dostępna w, już na rynku medycznym, czyli dla dorosłych będzie mieli szczepionkę o szerszym zakresie, którą stosowaliśmy w tej chwili, to miała 13 serotypów, a dla dorosłych w tej chwili właśnie będzie taka szczepionka 20-składnikowa skoniugowana i uważam, że to jest bardzo dobry projekt, bardzo dobry Produkt, który będzie rozszerzał zakres odporności przeciwko pneumokokom, czyli tym bakteriom nadkażającym płuca pacjentów pogrypowo, na przykład, czy, czy sezonowo. No i wreszcie, jeżeli chodzi o szczepionki przeciw COVID, to także mamy cały czas bardzo duży, można powiedzieć, ruch, w aktywność zarówno producentów, jak i naukowców, i mamy w tej chwili propozycję szczepionek, które zawierają wariant omikron, czyli mamy zmieniony składnik RNA, który będzie bardziej odpowiadał aktualnemu szczepowi, który krąży na świecie. Oczywiście tutaj czekamy na decyzję zarówno amerykańskiego regulatora, czyli, czyli FDA, jak i europejskiego, ale wygląda na to, że szczepionki, które są oparte na wariancie omikron, będą. Pewnym, pewną alternatywą, jeżeli chodzi o dawki przypominające jeszcze przed sezonem jesiennym. Czyli jest duża szansa, że pojawią się na rynku szczepionki albo jednoskładnikowe, tylko z wariantem omikron, jako powiedzmy uzupełnienie szczepienia dla tych osób, które są już w pełni wyszczepione, lub też będą szczepionki dwuskładnikowe, które zawierają wariant omikron i ten pierwotny składnik dla osób, które się jeszcze w ogóle nie szczepiły. I to będzie. Szczepionka dwuskładnikowa, tak? dwuwalentna, tak zwana. Także czekamy w tej chwili na pierwsze oceny badań klinicznych, które już zakończyły się z tymi nowymi szczepionkami, i liczę, że do końca lipca będziemy mieli już informację, czy te szczepionki są skuteczne i bezpieczne, i czy możemy liczyć na to, że przed jesienią właśnie te szczepionki będą dostarczone jako tak zwane dawki. Przypominające pierwsze lub drugie, to w zależności od tego, kto kiedy był szczepiony. No Pytanie tylko: czy jeżeli będzie duże zainteresowanie ze strony różnych krajów tymi nowymi szczepionkami, to Polska znajdzie się na liście tych państw, które no, będą w pierwszej kolejności zaopatrywane, a możemy mieć pewne obawy, bo pamiętamy zamieszanie na linii polski rząd producenci szczepionek niedawne. To prawda, że te decyzje jednostronne o zaprzestaniu przyjmowania szczepionek z puli zamówionej jeszcze w 2020 roku no były kontrowersyjne, ale z tego co słyszymy, w tej chwili toczy się już dyskusja między producentami a Komisją Europejską o właśnie zmianie systemu. Dostarczania szczepień i zamianie tych szczepionek zamówionych jeszcze no, półtora roku temu na ewentualnie nowe preparaty. Także myślę, że to, co mogło by rozwiązać tę sytuację, to po prostu no, jakiś aneks do umowy, który by obowiązywał wszystkie kraje unijne, nie jednostronnie pojedyncze kraje. I wtedy. Ten mechanizm zaopatrywania w szczepionki członków Unii Europejskiej byłby niezmieniony, i tu, dlatego, mielibyśmy gwarancję otrzymania tych szczepionek w należytej ilości. Także jeśli ten mechanizm wspólnego zakupu przez Unię Europejską szczepionek nie zostanie naruszony, to ja się nie obawiam o dostawy szczepionek. Natomiast, rzeczywiście, jeżeli wyłamiemy się z tego mechanizmu i będziemy próbowali indywidualnie podpisywać jakieś umowy z producentami, obawiam się, że to skończy się bardzo źle, bo przecież wiadomo, że wówczas na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o odbiór szczepionek, będzie większy. Podmiot, czyli Unia Europejska, a pojedyncze kraje będą obsługiwane w dalszej kolejności. Także myślę, że dyskusje z producentami w tej chwili są zależne od tego, czy nowe szczepionki właśnie będą już zarejestrowane, powiedzmy. Z końcem lipca, bo jeśli tak, to producenci, zarówno Pfizer, jak i Moderna, gwarantują, że są w stanie do września wyprodukować duże ilości szczepionek, które zabezpieczą ten, te, te potrzeby dawek przypominających przynajmniej dla tych 50-60% obywateli, którzy się zaszczepili. Na koniec chciałam zapytać, czy leki przeciwwirusowe, przeciwko COVID-19, te leki celowane, które są już dostępne, one mają szansę stać się takim game changerem? Bo wiemy, że jest to jedno ramie szczepienie, bardzo ważne, no ale też znamy podejście Polaków do tej formy profilaktyki. Ono u części osób jest delikatnie mówiąc sceptyczne. Czy fakt, że mamy leki sprawi, że COVID-19 no, przestanie być chorobą tak groźną, jak był przez ostatnie dwa lata? No ja bym był tutaj bardzo ostrożny z dwóch powodów. Po pierwsze w Polsce nie mamy szerokiego dostępu do leków przeciw COVID-19. Był przez pewien czas dostępny Molnupirawir, ale w tej chwili jest on właściwie ograniczony tylko do placówek specjalistycznych. A pamiętajmy, że, że lek przeciw COVID powinien być stosowany na wczesnym etapie choroby, w ciągu pierwszych dwóch Najlepiej dni od zachorowania powinniśmy przyjąć pierwsze dawki leków, a wtedy no nikt prawie nie zgłasza się do szpitala. Czyli w momencie, kiedy tego leku nie ma w aptekach, nie ma w placówkach medycyny rodzinnej, no to właściwie tak jakbyśmy tego leku nie mieli. Natomiast Paxlovid, czyli lek ten dwuskładnikowy, on właściwie nigdy do Polski w jakichś ilościach większych nie dotarł. W związku z tym my nie mamy Dostępu do właśnie tych najnowszych metod leczenia, i nie wiem, czy sytuacja do jesieni się jakoś poprawi. Z tego, co słyszę, to ilość produkowanego leku nie jest tak duża, żeby pokryć zapotrzebowanie chociażby w Stanach Zjednoczonych, a więc wydaje mi się, że na razie szanse na to, że leki będą że tak powiem, game changerami, pandemii moim zdaniem nie ma. Jest jeszcze drugi aspekt, o którym trzeba powiedzieć, mianowicie pojawiły się już pierwsze doniesienia o oporności na leki przeciwwirusowe, czyli wirus również zmienia się tak, że jeśli byśmy zastosowali pewnie masowo te leki, to istnieje ryzyko pojawienia się wariantów opornych na leczenie. Dlatego ja uważam, że jednak szczepienia to podstawa. Tylko tu musimy być bardzo precyzyjni i mieć preparaty, które w najlepszym stopniu chronią nas przed krążącym wariantem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym wirtualnym studiu. Życzę spokojnych wakacji, w pełni zdrowia oczywiście. A ja przypomnę, że moimi Państwa gościem, choć właściwie chyba nie muszę przypominać, był doktor Paweł Grzesiowski. Dziękuję bardzo.